trwa okres rozliczeń podatku dochodowego. W tym roku zmieniły się zasady związane z rozliczeniem, ale warto wspomnieć o tym w kontekście Suwalskiej Karty Mieszkańca, bowiem by starać się o jej uzyskanie, trzeba wykazać, że podatek dochodowy trafił właśnie do miasta Suwałki. Gdy składamy zeznania roczne, to deklarujemy miejsce zamieszkania. To miejsce zamieszkania jest bardzo istotne z punktu widzenia Suwalskiej Karty Mieszkańca. To dla Suwalczan, czyli dla tych osób, które zamieszkują tutaj w naszym mieście i płacą podatki, przysługuje ta karta. Dlatego też istotne jest, by na pierwszej stronie formularza PIT wpisać adres zamieszkania w Suwałkach, który będzie uprawniać do złożenia wniosku o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca. To jest właśnie taka korzyść, że się będzie za usługi miejskie w zakresie dostępu do infrastruktury sportowej, kulturalnej płaciło się mniej. Także serdecznie zachęcam tych wszystkich, którzy mieszkają w Suwałkach, żeby złożyli zeznanie roczne, wpisując na pierwszą stronę miejsce właśnie zamieszkania tutaj, podając adres suwalski. Suwalska Karta Mieszkańca, mimo że to dość nowy program, jest już bardzo popularna wśród Suwalczan. Z programu korzysta już blisko 30% mieszkańców naszego miasta. Wprowadziliśmy Suwalską Kartę Mieszkańca od 1 września ubiegłego roku. Ponad 20 tysięcy Suwalczan dysponuje już tym plastikowym dokumentem. Prawie 9 tysięcy wniosków zostało złożonych. Widzę, że cieszy się ta karta naprawdę olbrzymim zainteresowaniem. Wnioski o Suwalską Kartę Mieszkańca można składać od poniedziałku do piątku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ulicy Noniewicza 71A. Doraźne remonty nawierzchni brukowej na ulicy Kościuszki nie zdały egzaminu, dlatego też władze Suwałk podjęły decyzję o kompleksowej modernizacji tej ulicy na odcinku od ulicy Skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ogłoszonym przetargu miasto Suwałki otrzymało ofertę od jednej firmy. Firmy PGK Gołdab, firmy dla nas znanej, firmy, która realizowała duże przedsięwzięcie, bo plac Marii Konopnickiej i również układała kostkę na ulicy Noniewicza. Inwestycja polegająca na całościowym przełożeniu kostki granitowej z wykonaniem nowej podbudowy będzie podzielona na 3 etapy i powinna zakończyć się pod koniec października tego roku. Prace pochłoną 735 tysięcy złotych. Będzie troszeczkę utrudnień w centrum miasta, to nie ukrywam, bo technologicznie sprawa tak wygląda, że 28, praktycznie miesiąc czasu po wykonaniu, nikt nie może tam poruszać się i jeździć po tej kostce i to będzie tak stało, będzie dziwnie wyglądało, że wszystko jest zrobione, a niestety nie można puścić ruchu. By jak najmniej utrudnić ruch wzdłuż ulicy Kościuszki, podjęto decyzję, by całe zadanie podzielić na 3 etapy. Pierwszy z nich musi zakończyć się do 30 czerwca. Wykonany ma być odcinek ulicy Mickiewicza wraz z skrzyżowaniem ulicy Kościuszki. Po organizacji Suwałki Blues Festival ma być wykonany odcinek od ulicy Mickiewicza do wyniesionego przejścia dla pieszych. Tu prace mają zakończyć się do 15 września. Do końca października ma być gotowy cały odcinek ulicy Kościuszki. Mam nadzieję, że do tej pory, kiedy już wykonawca zabierze się za remont tutaj tej kostki, będzie już mniejszy ruch na ulicy Utrata, Podchorskiego i Pułaskiego. Tiry przeniosą się na obwodnicę naszego miasta i część mieszkańców przeniesie się właśnie na tamten szlak komunikacyjny. Podjęta decyzja o przełożeniu kostki wzdłuż całej jezdni z jednoczesną wymianą podbudowy oraz ułożeniem kostki w tak zwane łuki rzymskie spowoduje, że zginą nierówności oraz wyboje na całym odcinku. Ułożenie kostki w łuki rzymskie powoduje, że kostka lepiej przylega do siebie oraz nie powstają tak duże szczeliny między nią. Zostaną one wypełnione mieszanką piaskowo-cementową. Na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej padło pytanie dotyczące udzielania bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych, które w latach 70. i 80. XX wieku przekazano jako tak zwane mieszkania zakładowe. Tutaj mam dobrą informację z interpretacji tej naszej uchwały, która została przez Radę Miejską podjęta. Wynika, że nie ma potrzeby zmiany tej uchwały po to, żeby przyjąć takie rozwiązanie, że ten staż zamieszkiwania w mieszkaniu zakładowym czy służbowym powinien być uwzględniony do poziomu bonifikaty.
a zatem wszyscy ci mieszkańcy skorzystają z identycznych bonifikat jak lokatorzy zamieszkujący mieszkania będące od początku własnością miasta. Bonifikata może sięgnąć do 65% wartości mieszkania. Zainteresowanie jest dość spore, bo prawie 400 wniosków. One podlegają oczywiście w tej chwili sprawdzeniu. Powoływane są właśnie rzeczoznawcy majątkowi, którzy wyceniają te mieszkania, ale moim zamiarem jest, żeby pierwsze mieszkania można było już sprzedawać w miesiącu maju. Aktualnie sporządzone operaty przez rzeczoznawców wskazują, że ceny mieszkań komunalnych wahają się w przedziale od 2800 do 3200 zł za metr kwadratowy. Zatem przy założeniu, że mieszkanie ma 50 metrów kwadratowych, to jego cena wynosić może od 140 do 160 tysięcy złotych. Wynika z tego, że przy najniższej bonifikacie 50-metrowe mieszkanie komunalne jego dotychczasowy najemca może kupić za kwotę od 70 do 80 tysięcy złotych.